Obiekt ma kartę ewidencyjną, którą sam robiłem bodaj w 2005 roku. Ta dokumentacja jest i u konserwatora, i w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Także obiekt uznany służbą konserwatorską powinien być chroniony, jak to zwykle w takich sytuacjach, złe działa pod osłoną nocy. W nocy został rozebrany. Po to, żeby go nie było i żeby w tym miejscu powstało coś takiego, jak mamy tu dookoła. Tego rodzaju pseudoarchitekturę. Niezwiązaną w żaden sposób z tymi terenami, bardzo kosmopolityczną. To, co się dzieje, to jest robione pod dyktando spekulantów budowlanych, dla których fetyszem jest PMU. Powierzchnia mieszkaniowa użytkowa. Jak najwięcej na działce zmieścić. Tyle. To jest jedyny wyznacznik tego, co w naszym mieście powstaje. Innych nie ma. Kto za to odpowiada? Myślę, że ten, kto rozebrał pod osłoną nocy, ale konserwator, w tym wypadku konserwator miejski, powinien z całą surowością stanąć w obronie obiektu zabytkowego i tyle. On stanął, ale z głową w piasku. Takiego mamy konserwatora. Niestety, on pracował kiedyś w urzędzie konserwatorskim, ja go przyjmowałem do pracy. Miasto, pusta, przestrzeń.